Urzędnicy doręczają decyzje podatkowe już po raz kolejny. Decyzje podatkowe będą dostarczane tczewianom do domów osobiście przez pracowników Urzędu Miejskiego w Tczewie. W 2019 roku decyzje będą doręczane przez 16 urzędników. Od piątku 25 stycznia 16 tczewskich urzędników będzie roznosiło mieszkańcom decyzje dotyczące wymiaru podatków. Głównie chodzi o podatek od nieruchomości, ale też podatek rolny i leśny. Urzędnicy będą odwiedzać mieszkańców od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 20. Wszyscy będą wyposażeni w upoważnienia od prezydenta. Można ich wylegitymować. Co bardzo ważne, nie należy przekazywać żadnych pieniędzy. Urzędnicy nie będą tych pieniędzy od państwa żądać. Akcja doręczania decyzji potrwa od 25 stycznia do 23 lutego. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.